Siemandero, ludziska. Słuchajcie, dzisiaj taka ciekawostka. A mianowicie, jak sprawdzić, czy nasze hamulce hamują równomiernie. I tutaj nie chodzi mi o przednią oś, bo jeżeli by przednia oś źle hamowała, przykładowo, bardziej by brał ci klocek lewy, no to będzie ci auto na lewo ściągało, prawy na prawo, logiczne. Ale jak sprawdzić, czy tylne hamulce hamują ci równiutko? Wiadomo, stare auto różnie może być. Ja ci pokażę, jak to sprawdzić szybciutko i tanio. Tutaj mamy nasze Iveco Daily, w którym wymieniałem klocki i tarcze parę dni temu. I wiem na pewno, że ten samochód nie hamuje równomiernie, chociaż go już odpowietrzałem i tak dalej, ale tam będą do wymiany, podejrzewam, cylinderki i tak dalej, trzeba to wszystko zregenerować. Stare auto, no wiadomo, ale jak sprawdzić, który hamulec bardziej hamuje, który słabiej? Bierzemy sobie termometr laserowy, kosztuje tam, nie wiem, 50 zł, mierzymy sobie temperaturkę, 25 stopni powiedzmy, idziemy na drugie koło. Kurde, jeszcze tor przeszkód, trzeba poskakać przy okazji. Mierzymy sobie tu. Patrz, mamy 25 stopni. Cholera, to był zły przykład. Auto się naprawiło. Ale tak to mierzymy. Widocznie się tłoczek zluzował. No, bo tutaj zaraz ci pokażę na dalszej części wideo. Ta strona brała dużo, a tamta prawie w ogóle. Ale jest wszystko ok, także jedziemy dalej. I teraz, jeżeli miałbyś, przykładowo, jeżeli by ci brała, przykład, prawa strona bardziej, to wtedy prawa tarcza była dużo bardziej rozgrzana. Logiczne, bo większe tarcie by było. I analogicznie, lewa to lewa. Także tak się to sprawdza. Pomiarem temperatury. Gdzie jest większe tarcie, tam jest wytwarzana większa temperatura, wtedy wiesz, które koło ci lepiej hamuje. Ot taka ciekawostka. One minute later. Wracam sobie ze Szczecina zestawem do Berlina, bo znowu jakiś Niemiec rozwalił samochód w Polsce. Zobaczcie, mała buba Nissan X-Trial. Ale kurtyny wywalone, jest grubo. Ale nie o to chodzi. Nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby podziękować panu z Nissana ze Szczecina, ulica Zwierzyniecka. Kciuk dla pana z Nissana. Za co? Już wam mówię za co. Słuchajcie, rozmawiałem jeszcze wczoraj z kobietą w Nissani. Coś źle zrozumiałem, no głupi ja. Zmęczenie, wiecie co, byłem na Śląsku wcześniej. 1300 km przejechałem, wiecie jak to jest, nie? Taka gadka potem. I chodziło o rozliczenie, o to, że o parkingowe za ten samochód. Okazało się, że dużo więcej muszę zapłacić niż miałem złotówek przy sobie. I musiałbym tym całym zestawem jeździć, no oczywiście bez tego Nissana wtedy, ale z lawetą, po Szczecinie jeździć, katoru szukać. Wiecie co pan zrobił? Bez nawet proszenia się go o cokolwiek. Spytał się ile mam pieniążków, ja mówię tyle i tyle, chciałem sobie jeszcze kawkę kupić. To wiecie co zrobił? Policzył mi nie po 20 zł na dzień, tylko po 17 zł na dzień i jeszcze jeden dzień mniej mi policzył, po to, żebym miał na kawkę. Kciuk dla pana z Nissana. Super, naprawdę. A wiecie co, jak już tu jesteśmy, zobaczcie, wiecie co, bo ja lata pracowałem w pomocy drogowej. Mocowanie samochodu, jak jest felga aluminiowa, przede wszystkim zakładamy takie pasy, aby felgi nie uszkodzić, a po drugie zakładamy to, ja tutaj zrobiłem to na krzyż, zakładamy to od strony tej, nie od strony tej, bo już też tak widziałem, barany, ludzie. Potem jedzie, auto podskoczy, kółko się lekko przekręci, pas się luzuje. Pas ma być naprężony, jak gitara. Wczoraj wiozłem Dacie ze Śląska, ponad 500 km. Nawet mi się to milimetr nie zluzowało. Świetne połączenie. Następne. Po co owijamy tutaj klamrę od pasa? Po co obijamy to pasem jeszcze? Przecież pas ma blokadę. Można by to wszystko rzucić tutaj i byłoby po problemie. A owijamy po to, żeby zabezpieczyć. Zabezpieczyć dwukrotnie, trzykrotnie. Pamiętajcie, jak wam się... Idę tu, bo wiatru nie ma. Jak wam się pas odepnie, jak wam samochód spadnie, jak przyjdzie policja, czy policja was zatrzyma.
Nie ma głupiej gadki, ja nie wiedziałem. Płacicie potężne mandaty, wyjdzie wam na to, że pracowaliście 2 miesiące za darmo. Pamiętajcie, szczególnie jak po Niemczech jeździcie. Zróbcie sobie wszystko porządnie, pasy mają być nowe, nieposzarpane, ma być dobrze zabezpieczone, auto ma się trzymać. Inaczej będziecie pracować za darmo. No i dotarliśmy do końca tego odcineczka. Za to czapki z głów dla was, że wytrzymaliście ze mną parę minut. No i oczywiście jeszcze raz kciuk w górę dla tego pana z Nissana. Super facet. Powiem tak, może i wy nie macie Ikei w tym Szczecinie, a za to macie świetnych ludzi. Słuchajcie, na dole macie linki do Patronite'a, do wirtualnej kawy. Jeżeli chcecie posponsorować mój kanał, to dawać, wbijać tam. Każde parę złotych jest fajne. Za to z góry dziękuję, super jesteście. Dzięki wielkie. Słuchajcie, no ja spadam do domu, muszę jeszcze posiedzieć parę godzin przy komputerze, żeby wam pomontować te wszystkie filmy. To jest naprawdę dużo pracy, ale robię to z chęcią. Jeżeli mogę wam przekazać jakąkolwiek wiedzę, cieszę się. Dzięki raz jeszcze wielkie i widzimy się następnym razem. Cześć!